Witam Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze. Katarzyna Głyska, program W Punkt i zgodnie z zapowiedzią politycy, posłowie już są z nami w połączeniu. Jest z nami pan poseł Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu. Jest z nami pan poseł Grzegorz Rusiecki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór, witam panią, witam naszych widzów, witam mojego przewodniczącego komisji. Właśnie, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmowej. To państwo doskonale wiedzą. No właśnie, sprawiedliwość, przestrzeganie prawa to oczywiście dzisiaj tematem jeden dzisiejszego popołudnia, można powiedzieć, jest rajd rowerowy pana posła Sterczewskiego. Zdaje się, że w ogóle wiceprzewodniczącego zespołu, który się bezpieczeństwem ruchu drogowego miał zajmować, no, pan poseł bez świateł, od jednego krawężnika do drugiego jechał, mówił tam zresztą, że mu się bateria wyczerpała w jednym świetle, w drugim zapomniał włączyć, ale nie to jest chyba najważniejsze. Najważniejsze jest to, że pan poseł nie chciał poddać się badaniu alkomatem, a policjanci no, nie mieli wątpliwości, że pan poseł jest pod wpływem alkoholu, że jest po prostu pijany. Pan poseł, to widać na nagraniu, wyciąga legitymację poselską. Pan poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości, jak patrzy na to zachowanie? Absolutnie niedopuszczalne, absolutnie. Jeżeli jesteśmy posłami, podlegamy dokładnie takim samym rygorom, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, jak każdy obywatel, czyli no, jeżeli uważamy, że jesteśmy w porządku wobec prawa, to nie ma powodu, żeby odmówić poddania się badaniu alkomatem. Ja wielokrotnie w czasie rutynowych kontroli takiemu badaniu byłem poddawany, no bo przecież policja bardzo często prowadzi takie kontrole wyrywkowo. I no, w życiu nie przyszło mi do głowy, aby zasłonić się w tym wypadku immunitetem poselskim. I w tej sytuacji, no przecież to widać dokładnie na nagraniach, które krążą w sieci. Policjanci wobec pana posła zachowywali się bardzo kulturalnie, grzecznie prosili o dmuchnięcie w alkomat. Także nie widzę tej jakby powodu, bo nie było jakichkolwiek też szykan ze strony policjantów w tym wypadku. Więc no niestety zachowanie haniebne, no bo na granicy kiedyś pan Sterczewski hasał i było to śmieszne i błazenada, ale tutaj po prostu lekceważenie absolutnie prawa, lekceważenie obowiązków też poselskich, bo wydaje się, że w tym wypadku poseł powinien dawać przykład. No i pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, no to państwa poseł. Jak pan na to patrzy? No, panie redaktor, szanowni państwo, no nie ma tutaj czego bronić. Legitymacja poselska absolutnie nie służy temu, żeby się na nią powoływać w sytuacji, kiedy jesteśmy zatrzymywani przez policję do rutynowej kontroli. O ile różne zachowania pana posła Sterczewskiego mogły w przyszłości budzić różne wątpliwości, no to tutaj to akurat absolutnie nie. I myślę, że ta refleksja, która przyszła, pewnie za późno, ale jednak przyszła, co warto podkreślić, te słowa przepraszam, słowa dobrowolnego, znaczy ta deklaracja dobrowolnego poddania się immunitetowi, znaczy jakby oddania immunitetu, no zasługuje na przyklas, natomiast oczywiście no tutaj... Dobrze, ale panie pośle, w tym momencie to już po tylu godzinach, to pan poseł może jakim chce się tam badaniom poddawać, być może tak, to już jest... Ale pani redaktor ma dużo większe doświadczenie polityczne niż ja i wie, że nawet tego typu sytuacje nie są regułą w różnych zachowaniach politycznych, więc ten gest też należy docenić. Natomiast ja tutaj zgadzam się z panem posłem Astem. Legitymacja poselska, immunitet poselski służy do innych sytuacji. Ja tutaj nie chcę absolutnie jakby wybielać tej sytuacji, podając przykłady, kiedy w ciągu ostatnich lat ten immunitet, ta legitymacja podniesiona podczas różnego rodzaju chociażby demonstracji, no nie była jednak akceptowana przez policję. Tutaj rzeczywiście, ja się absolutnie zgadzam z panem posłem Astem, policja zachowała pełen profesjonalizm, pełną kulturę, także nie ma absolutnie żadnych zarzutów. No tak jak powiedziałem, sytuacja wydaje się dość jednoznaczna,
przyszło otrzeźwienie, być może troszeczkę. No rzeczywiście, może przyszło otrzeźwienie, ale to już taki proces biologiczno-chemiczny, można powiedzieć. Więc z czasem no, przychodzi. Jeżeli tam się nie uzupełnia tych płynów alkoholowych, no to przychodzi otrzeźwienie. No dobrze, ale panie pośle, bo to też zapytam, no trudno pytać pana posła Asta, bo w żaden sposób pan poseł Ast jako członek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości karać pana posła Sterczewskiego politycznie nie będzie. No ale czy będzie jakieś sankcje polityczne ze strony państwa ugrupowania, ze strony państwa klubu wobec pana posła Sterczewskiego? No myślę, że to jest pytanie do władz klubu. Ja nie należę do tych władz. Trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno pana posła Sterczewskiego czeka dość trudna rozmowa z władzami klubu. Bo tak jak mówię, nawet jeżeli przyszło to otrzeźwienie, nawet jeżeli przyjmujemy, że każdy z nas popełnia różnego rodzaju błędy i siłą nas jest również to, jak umiemy z tych błędów wyjść i czy umiemy do tych błędów się przyznać, no to jednak nawet najbardziej szlachetne zachowania po nie przykrywają tego, co się zdało i zdarzyło wcześniej. Szanowni państwo, no właśnie pan poseł Grzegorz Rusiecki wspomniał też o tym, że mogły budzić jakieś kontrowersje wcześniejsze zachowania pana posła Sterczewskiego. Ja przypomnę, że one spotykały się, no nie, jeżeli chodzi oczywiście o klub parlamentarny i o partię Platforma Obywatelska, z nie jakimiś kontrowersjami, tylko raczej z pochwałami, bo był pan poseł chwalony również za ten rajd na granicy wokół strażników granicznych i te tam próby ucieczki. Pan poseł... Pani redaktor, jeśli mogę się do tego odnieść, bo oczywiście jest tak, że może być to bardzo różnie oceniane z punktu widzenia naszych preferencji politycznych czy naszej wrażliwości na różne zachowania, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że te zachowania czy te działania, które pan poseł Sterczewski podejmował wcześniej, wynikały z pewnej jednak aktywności społeczno-politycznej, prawda? Natomiast to, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, jest absolutnie odniesieniem do no, życia prywatnego każdego posła, bo przecież każdy poseł przede wszystkim jest człowiekiem i jako tako no, popełniamy również panie błędy. Pośle, nie do końca. Natomiast... Nie do końca, dlatego że to już przestało być życie prywatne pana posła wtedy, kiedy pan poseł wyjął z kieszeni legitymację i pokazał policjantom. To już mamy koniec tego życia prywatnego. Nie, ale właśnie dlatego pani redaktor tu pozwoliła sobie przerwać moją wypowiedź. Ja właśnie zmierzałem do tego, tak, że o ile tego typu sytuacji były jednak związane z pewnego rodzaju aktywnością społeczno-polityczną, o tyle w tej sytuacji, kiedy znajdujemy się w sytuacji prywatnej, no powoływanie się na immunitet poselski jest absolutnie niedopuszczalne i co do tego nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Dobrze, ja przypominam tylko ten rajd pana posła na granicy, dlatego że już dosłownie za kilkadziesiąt godzin, tak można to powiedzieć, zapora graniczna pomiędzy granicą Polski, znaczy pomiędzy Polską a Białorusią, będzie już w całości działać jako zapora fizyczna już w tej chwili, jeszcze w tej chwili, ale rozpoczynają się prace, czy w zasadzie one już się na pewnych odcinkach rozpoczęły, prace montowania całego systemu tych zapór elektronicznych, które będą wzmacniać działanie tej zapory. I z tego, co wiemy, z tego, co przekazuje Straż Graniczna, no tam, gdzie... I to są informacje sprzed chociażby dwóch tygodni, czyli wtedy, kiedy jeszcze te luki w tej zaporze były, to tam, gdzie ta zapora już była, tam w zasadzie w ogóle nie dochodziło do prób przekraczania tej zapory. Była tam próba jednego podkopu, no ale to w żaden sposób nie była zagrożeniem dla naszej granicy. Została bardzo szybko ujawniona i panowie ze służb białoruskich tymi szpadlami by tam długo musieli jeszcze machać, żeby cokolwiek z tego wyszło. Pan poseł Marek Ast, jak patrzy na ten
sytuację, no bo przecież ta sprawa budziła ogromne kontrowersje, ogromne emocje w Polsce. Mało tego, ona była w ogóle przedmiotem debat, bo nie jednej debaty na forum Parlamentu Europejskiego. Cuda tam były na temat Polski wygadywane. Dziś wiemy jedno. Zapora po pierwsze stanęła w takim czasie, w jakim stanąć miała. Wygląda tak, jak wyglądać miała. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że jest skuteczna w tym zakresie, w którym skuteczna być miała. Ale mamy jeszcze jeden element. Mamy informację o tym, że wojska białoruskie rozpoczęły coś w rodzaju przeglądu granicy z Polską i można się spodziewać, że tam jakieś prowokacje będą się być może działy wobec strony polskiej i polskiej Straży Granicznej. No ale zapora już jest, więc to na pewno będzie dużo trudniejsze. Pan poseł Marek Ast. No już sam fakt, że jest i że działa, bo tak jak pani redaktor wspomniała, tych prób przekroczenia granicy praktycznie nie ma w miejscach, gdzie stoi zapora, czyli bardzo słuszna decyzja polskiego rządu, aby tego rodzaju zabezpieczenie na granicy polsko-białoruskiej powstało. I no, dla każdego było wiadomo już w zeszłym roku, że ten napór nielegalnych migrantów na polską granicę to jest nic innego jak polityka Putina i Łukaszenki wobec Polski. Taka przygrywka do tego, co się wydarzyło 24 lutego, czyli agresji Rosji na Ukrainę. I no, oczywiście można też gdybać, co by było, gdyby ta zapora wybudowana nie została, gdyby polskie państwo tak zdecydowanie nie reagowało na próbę destabilizacji sytuacji, no nie tylko w Polsce, bo atak na polską granicę był atakiem na granicę Unii Europejskiej, a w jaki sposób odpowiadają państwa europejskie z kolei na tego rodzaju próby przekroczenia granic. No wszyscy mieliśmy okazję przekonać się, dramatyczne wydarzenia w hiszpańskiej enklawie w Maroku, gdzie wiele ofiar śmiertelnych no, przy próbie przekroczenia nielegalnego granicy marokańsko-hiszpańskiej. I tutaj jakoś Unia Europejska milczy, nie ma jakichkolwiek debat, nie ma słów i oburzenia. No jest to po prostu dzisiaj szczególnie rzeczywiście haniebne to, co działo się ze strony no, dużej części niestety opozycji, części organizacji też społecznych, które wpisywały się w tą narrację Łukaszenki, Putina, prawda, krytykując działania polskiego rządu na granicy polsko-białoruskiej. A tam, przypomnę, nikt nie zginął, żaden z imigrantów przy tych próbach nie poniósł jakiegoś uszczerbku. I to samo pytanie kieruje pytanie o, może inaczej, chciałam pana posła Grzegorza Rusieckiego zapytać o to, czy biorąc pod uwagę te, no, te wszystkie elementy, czyli to, że ta zapora już jest, że powstała na czas, jakie są w tej chwili zagrożenia, czy pan by, no jakby mając tą dzisiejszą wiedzę, wtedy kiedy w Sejmie odbywała się ta no niezwykle emocjonalna debata, czasami nawet chyba zbyt emocjonalna, no, patrzy pan na tę sprawę inaczej? Jest jakaś inna refleksja? Wiem, że pan poseł akurat należy do tej bardziej, inaczej, hamującej i panującej nad emocjami części Platformy Obywatelskiej, ale jak pan dzisiaj patrzy na to z perspektywy czasu? Pani redaktor, z faktami się nie dyskutuje. Ten mur został, czy te zasieki, czy zabezpieczenia powstały. Natomiast mam nadzieję, że nie rozczaruję za bardzo pani redaktor. Powiem w ten sposób, że ja byłem, jestem, pewnie będę przeciwnikiem jednak mimo wszystko realizacji tej inwestycji. Wydaliśmy 1,7 mld na budowę pewnego rodzaju zasieków, pewnie i nowoczesnych, poza kontrolą budżetu państwa, poza trybem zamówień publicznych. Mogliśmy te pieniądze przeznaczyć na
doposażenie chociażby polskiej armii. Tego nigdy nie za mało. Tymczasem mamy granicę pomiędzy Polską i Białorusią, pomiędzy nad dwoma państwami, narodami, bo przecież to nie jest granica pomiędzy Polską a Łukaszenką, tylko granica państwowa, która pod względem bezpieczeństwa militarnego absolutnie niczego nie gwarantuje. Pewnie utrudnia przedostanie się nielegalnych imigrantów, których oczywiście, i to jest też fakt, z którym pewnie nikt nie będzie dyskutował, w tej chwili na granicy jest dużo mniej, w związku z tym też realnie tych prób przekroczenia granicy jest dużo mniej. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i tutaj być może to jest ten element, o którym mówiła pani redaktor. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem służb polskich, polskiego wojska, służby granicznej. Będę to zawsze powtarzał. Świetnie poradzili sobie z tą sytuacją i poradziliby sobie również w przyszłości. Oczywiście ten mur w jakimś sensie oczywiście wzmacnia możliwości skutecznego egzekwowania przekroczenia granicy w legalnych miejscach. Natomiast tak jak powiedziałem, wydaje się, że przy takiej właściwej gospodarce finansowej wydatkowanie 1 700 000 000 na ten cel w sytuacji chociażby ewidentnego zagrożenia bezpieczeństwa pod względem militarnym państwa wydaje się wydatkiem absolutnie nieuzasadnionym. To szanowni panowie, ja spoglądam na zegar, mamy jeszcze chwilę, szczyt NATO dosłownie tuż, tuż, w zasadzie no to on już w pewnym sensie już się zaczyna, bo na pewno dzisiaj już te rozmowy takie kuluarowe się rozpoczęły, wszyscy przyjeżdżają w tej chwili do Madrytu, albo już są prawie, albo już wszystkie delegacje przybyły, więc to jest na pewno czas rozmów, mamy informacje, zresztą można się jej było spodziewać od kilku dni, bo w pewnym sensie Szwecja to sugerowała, że czeka z radością na spotkanie z Turcją na szczycie NATO, no, co by wskazywało, że jednak to weto tureckie, to tak jak myśleliśmy, było weto rozpoczynające negocjacje, twarde negocjacje ze strony Turcji, bo Turcja też ma pewne interesy, które przy okazji chce załatwić, a nie stanowisko ostateczne. Jest zgoda Turcji, przynajmniej takie są w tej chwili już informacje ogłoszone przez Finlandię. Jest zgoda Turcji na przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO. Jeszcze pewno 4 tygodnie temu, 3 tygodnie temu wydawało się to nie do końca realne w tak szybkim tempie, no ale w tej chwili zdaje się, że nastąpi. Pan poseł Marek Ast, jak patrzy na to wydarzenie, no, z polskiego punktu widzenia i przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki, czyli już nawet szerzej niż z polskiego punktu widzenia, arcyistotne. Oczywiście Polska jako członek NATO, jako jedną z pierwszych państw, bardzo pozytywnie wyraziło się na temat przyjęcia i Szwecji, i Finlandii do NATO. Jest nasza akceptacja i na rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast sam szczyt, który ma no, przede wszystkim uchwalić jakąś strategię na najbliższe 10 lat funkcjonowania sojuszu. No przede wszystkim oczywiście zająć stanowisko takie no już jednoznaczne też wobec wojny, która toczy się w Ukrainie i agresji Rosji na Ukrainę i przyjęcie jakichś wspólnych działań na przyszłość zmierzających do bardziej skutecznego wsparcia Ukrainy w tej wojnie. No to są wszystko zadania, które są postawione przed szczytem NATO. Nas będzie reprezentował oczywiście pan prezydent Andrzej Duda, który no jest też jakby jednym z liderów tego wsparcia i całych działań dyplomatycznych na rzecz Ukrainy. Więc myślę, że tutaj też dojdzie do wielu bilateralnych spotkań. Będzie przecież na szczycie Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc pewnie nastąpi takie bardzo mocne jeszcze takie zacieśnienie
tej solidarności państw członkowskich NATO wobec wojny na Ukrainie. I pan poseł Grzegorz Rusiecki z Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, ta wiadomość, no, można chyba uznać ją za bardzo wiarygodną. No, zawsze oczywiście do momentu finalizacji tych rozmów coś się może wydarzyć, no ale jeżeli ogłasza ją oficjalnie szef rządu Finlandii, państwa, które jest zainteresowane przystąpieniem już do NATO, no to zdaje się, że wszystko jest już załatwione. Panie redaktor, szanowni państwo, w kwestii bezpieczeństwa, jakiekolwiek kupczenie, próbowanie ugrywania czegokolwiek na tej sytuacji przez kogokolwiek jest absolutnie niedopuszczalne. Proszę zwrócić uwagę, że my naprawdę, nawet na polskiej scenie politycznej, możemy się różnić zasadniczo co do naprawdę fundamentalnych kwestii, ale w kwestiach bezpieczeństwa tutaj nie ma kompromisu. Tutaj musimy mówić jednym głosem. My nie mamy wątpliwości, że świat, w którym przyszło nam żyć do tej pory, bezpowrotnie zginął. Już nie będzie powrotu do tej rzeczywistości. W związku z tym również zmieniają się zadania NATO. Przystąpienie Finlandii i Szwecji wydaje się być największym takim głosem rozsądku ze strony tych społeczeństw, państw i narodów. Właśnie dlatego, że NATO jest w stanie jako jedyny pakt ogólnoświatowy ten pokój zagwarantować. Chcielibyśmy, żeby ten pokój był również zagwarantowany dla Ukrainy. Jesteśmy właśnie obserwatorami w ciągu ostatnich godzin haniebnego, terrorystycznego ataku tak naprawdę na ludność cywilną. I to nie tylko kwestia siły NATO, ale także kwestia wszystkich ogólnopaństwowych czy międzynarodowych organizacji będzie w przyszłości wyznaczała to, czy tego typu dramaty będą mogły mieć miejsce, bo to nie jest tak, że dużemu można więcej. Nie mamy wątpliwości, że atak na miejsce zakupów ludności cywilnej przez jakiekolwiek państwo, to już nie jest atak państwa, tylko atak terrorystyczny. Jako taki powinniśmy go przestrzegać. I mam nadzieję, że oczywiście, tak jak pani redaktor wyraziła to przekonanie, w Madrycie dojdzie do porozumienia, przystąpimy do przyjmowania dwóch nowych członków NATO. Będziemy przez to również bezpieczniejsi i oby również bezpieczniejsza w przyszłości była Ukraina. No, daj Boże, żeby rzeczywiście tak się stało. Tego oczywiście Ukrainie życzymy. Pan poseł Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie pośle. Serdecznie pozdrawiam. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję państwu, ale tylko na moment, bo gorąco proszę z nami pozostać. Już za chwilę Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, będzie gościem Telewizji Republika. A skoro Tomek Duklanowski, państwo doskonale wiedzą, autor tekstów bardzo wielu już tekstów o aferze związanej z zarzutami korupcji formułowanymi wobec marszałka Senatu, to na pewno na ten temat też garść nowych informacji. To już dosłownie za moment, proszę z nami pozostać.